Disney Pixar, auta, odcinek specjalny, bujdy na resorach, moja bajeczka. Słomek i Zygzak McQueen jechali sobie drogą, mijając stado pasących się buldożerów. Ech, westchnął Złomek, przypomniały mi się czasy, kiedy byłem wielką gwiazdą korydy w Hiszpanii. Nazywali mnie El Złomito. Ciągnął z dumą. Byłem najodważniejszy z matadorów. Publika mnie uwielbiała i Złomek zaczął opowieść. El Złomito stał na arenie, pozdrawiając wiwatujące tłumy, kiedy nagle zaszarżował na niego ruszający, rozruszony buldożer. Matador machnął muletą i przytrzymał ją do ostatniej chwili, a potem zrobił zgrabny unik. Wtem buldożer zawrócił i zaszarżował na przeciwnika od tyłu, aż El Złomito zarył w arenę. Widzowie nie mogli uwierzyć własnym oczom. Czyżby to był koniec wielkiego El Złomita? Nagle spod góry ziemi wysunął się holowniczy hak z muletą. El Złomito nie zginął. Tłum oszalał z zachwytu. Ole! Krzyknęły piękne seniority, Niunia i Dziunia, najwierniejsze fanki niepokonanego matadora. El Złomito znów stanął do walki, otrząsnął się i przyjął bojową postawę. Zaraz się odegra! Ale teraz miał przeciwko sobie aż trzy rozjuszone buldożery. Ojej, nawet wielki El Złomito może nie przeżyć potrójnej szarży. Groźne potwory ruszyły na El Złomita z trzech stron. Już miały go zmiażdżyć, gdy nagle matador wyskoczył w górę. Buldożery zderzyły się ze sobą z hukiem. Ole! Zawołał Złomek, stojąc dumnie na karkach pokonanych buldożerów. Następnie ukłonił się wiwatującym tłumom. To była prawdziwa eksplozja radości. Ale widownia ucieszyła się za wcześnie. Znów mnie otoczyły, odpowiadał Złomek. Teraz na arenę wpadło całe stado i ze wszystkich stron miałem buldożery. I co zrobiłeś? Dopytał się zaciekawiony Zygzak McQueen. Jak to co? Nie pamiętasz? Przecież tam byłeś, odpowiedział Złomek. Rozruszył je twój czerwony lakier. Zapomniały o mnie i zaczęły cię ścigać po całej arenie. Ej tam, bojarz, obruszył się Zygzak. Zapamiętałbym tę przygodę. Nic takiego się nie zdarzyło. Powiedz to tym buldożerom, zachichotał Złomek. Zygzak rozejrzał się i zobaczył, że buldożery otoczyły ich kręgiem. Ej, krzyknął i zaczął zwiewać, aż rozświeczone buldożery siedziały mu na zderzaku. Wtem nadjechały Dziunia i Niunia. Ole! Krzyknęły i buldożery uciekły jak niepyszne. Auta ruszyły w drogę na poszukiwanie nowych przygód. Wkrótce będą dalsze opowieści do poduszki.